Cześć, witam Was na testach odległości nerf.pl. Dziś zajmiemy się jedną z moich ulubionych wyrzutni, a mianowicie rovcutem. Sprawdzimy, jak daleko polecą strzałki wystrzeliwane z podwójnych rów. Pamiętajcie, że rovcut charakteryzuje się podwójnym strzałem, także może mieć to wpływ na wyniki. Jedna strzałka nie wyleciała. Bo się zaklinowała. Zobaczmy, jak daleko poleciała nasza strzałka. Możemy tak mieć? Pierwsza strzałka na 11 metrze. Kolejne dwie w okolicach 14 metra. Zauważcie, że przy rovcutcie jest mały rozrzut. Kolejne dwie między 15 a 16 metrem, 16 nawet. I dwie pierwsze, gdzie zasięg jest zawsze największy. Na, co mówię, między 17 a 18 metrem. Dokładnie 17,3. Tak jak w przypadku wyrzutni, w których mamy wiele lów, zawsze najmocniejszy strzał jest z górnych. Także teraz oddamy dwa strzały jeszcze z dwóch górnych lów pod lekką parabolą, czyli pod lekkim kątem. Okej, sprawdźmy nasze wyniki. Ok, mamy tutaj strzałkę na odległości 17 metra. Bardzo dobrze. Ostatnio maksymalny zasięg, teraz najmniejszy. Dalej jest strzałka powyżej 18 metra. Kolejna na 21 metrze i najdalej 23 metry. 23 metry to całkiem niezły wynik. Podsumowując, przy prostym strzelaniu, przy pierwszym strzale możecie spodziewać się 17 metrów. Przy ostatnich strzałach może to być już tylko 13. Kiedy skierujecie rovcuta lekko w niebo, do góry, możecie uzyskać nawet 23 metry, co jest bardzo dobrym wynikiem, godnym serii Elite. To był test nerf.pl. Dzięki za oglądanie.